Janusz Weiss, radiowa jedynka. Dziś państwa i moim gościem jest pan Janusz Majewski, reżyser. Witam. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Całkiem niedawno telewizja przypomniała dwa pana filmy, przynajmniej tyle udało mi się zobaczyć. To było CK Dezerterzy i Zaklęte rewiry. Mój ojciec, który podobnie jak pan pochodził z Lwowa, wspominał mi, że jego ulubionymi książkami młodości były dwa tytuły. Sergiusza Piaseckiego Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy i właśnie Worcela, Henryka Worcela, Zaklęte rewiry Hotelu Pacyfik. Tak brzmi pełna nazwa tej książki. Też bardzo lubię ten film, muszę powiedzieć. Myślę o Zaklętych rewirach. A ze względu na znakomitą obsadę i wspaniały materiał filmowy. A ciekawi mnie, czy pan chyba był za młody, żeby czytać te książki przed wojną, myślę, szczególnie o Kochanku Wielkiej Niedźwiedzicy, bo ta książka bardzo późno się ukazała. A czy pan nie pomyślał o ekranizacji tego dzieła? Pomyślałem. Co pan powie? Oczywiście dopiero teraz. Myślałem i wcześniej, ale ona miała wadę nie do pokonania w tamtych czasach, bo przecież główna intryga polegała na tym, co się działo na pograniczu polsko-bolszewickim, bolszewickim w latach 20. Był film, który usiłował ją przerobić na pogranicze polsko-rumuńskie czy węgierskie, w każdym razie gdzieś tam. Oczywiście pozbawione to było wszystkich walorów. Zresztą film się chyba nie udał, ale potem, kiedy już można było myśleć o tym takim wiernym i uczciwym zaadaptowaniu tej książki, to nawet doszło do napisania scenariusza. Ach tak. Kiedyś zgłosił się do mnie młody autor, przedstawił mi swój scenariusz. Ten scenariusz był na tyle intrygujący, że postanowiłem się tym zająć. Trochę go przerobiłem na swój użytek. No ale to były już początki tych czasów, które są dzisiaj, czyli najpierw trzeba było znaleźć pieniądze, a potem można było myśleć o filmie. I tych pieniędzy wtedy nie znalazłem. A to były jeszcze czasy, kiedy można było w Polsce, zwłaszcza w jej północno-wschodniej części, znaleźć takie miasteczka jeszcze zapyziałe i pamiętające tamte czasy. Niewielkim nakładem kosztów można było je zaadoptować, no ale się nie udało. Szkoda, bo to jest świetny materiał i właściwie ponadczasowy, bo to jest w gruncie rzeczy historia młodego człowieka, który jest wystawiony na próby wyboru drogi. Wybiera drogę ryzykowną, no właściwie przestępczą. Tutaj jest jakby trochę autobiografii Piaseckiego przecież. Idzie tą drogą, a równocześnie chce zachować jakąś moralność, swój kodeks moralny. Ta walka jego wewnętrzna jest właściwie tym głównym tematem. A dookoła tego atrakcyjna akcja, granica, niebezpieczeństwo, sprawy przyjaźni, miłości, śmierci. To wszystko tam się pięknie przeplata. Myślę, że naprawdę warto jest tego, żeby do tego kiedyś wrócić. Już nie ja, bo nie będę miał czasu. Prosta odpowiedź. 84 lata mam. To trochę za dużo na takie eskapady. A to może któryś z pana uczniów, bo wiemy, że pan nauczał w szkole filmowej, może któryś z nich, są młodsi nieco. O ile w ogóle zechcą przeczytać, podejmą się trudu przeczytania jakiejkolwiek książki. Myśli pan, że stronią? To jest ewidentne. Książka dla nich po prostu nie istnieje. Nie do wiary. To jest smutne. Ja zresztą trochę się parając także literaturą i mając jakieś doświadczenia ostatnie, zauważyłem, że
głównymi odbiorcami książki, tak jak przeważająca ilość czytelników, to są starsze panie na emeryturze. No dobrze, skoro już o książkach mowa, to w takim razie przejdźmy do głównego tematu naszego spotkania, mianowicie do książek, i to książek szczególnych, bo książek dzieciństwa, wczesnej młodości. Jak to było z tą książką w pana dzieciństwie we Lwowie w czasach przedwojennych? Moja mama była nauczycielką. Po pewnej ciężkiej chorobie ogłuchła i musiała porzucić ten zawód. Wobec tego miała dla mnie dużo czasu i bardzo wcześnie zacząłem czytać, samodzielnie nawet, jeszcze przed szkołą już czytałem. Już czytałem, oczywiście zaczęło się od jakichś łatwych lektur, prostych, dziecinnych, jakiś Plastusiowy Pamiętnik, jakiś Kościołek Matołek, który chyba zresztą... Kownacka jest Kownacka. Świetne. No, przede wszystkim Prenumerata Płomyczka. Kiedyś taka okładka w jakiś sensie uświadomiła mi, że istnieje coś takiego jak nieskończoność. Otóż na tej okładce był przedstawiony, narysowany listonosz, który wręcza Płomyczka chłopcu, który wyszedł na próg drzwi. Na tym wręczanym mu Płomyczku był narysowany ten sam listonosz, który wręcza chłopcu, i tak dalej, i tak dalej. I aż to zanikało tam w głębi. A na samym początku byłem ja, który odbierałem od listonosza ten płomyczek. I nie uświadomiłem sobie oczywiście tego, tylko mnie coś zachwyciło w tym fakcie, że ta rzeczywistość się tak rozprzestrzenia tam i z powrotem. A było to jakieś dotknięcie nieskończoności. No ale wracając do lektur, potem nastąpiła faza już takich chłopięcych lektur. To był taki Fenimore Cooper, książki przygodowe gdzieś z Dzikiego Zachodu, Winnetou, Carol May i tak dalej, ta faza. I to się zbiegło mniej więcej z wybuchem wojny, bo jak wojna wybuchła, to ja miałem już 8 lat i szedłem właśnie, miałem iść do drugiej klasy. Ale czytałem trochę przedwcześnie, bo nawet te książki były raczej młodzieżowe niż dziecinne. Te przygody tych herosów były właśnie takie. Właściwie to wszystko stało się... doznało jakiegoś przyspieszenia niebywałego w czasie wojny. Ponieważ siedziało się w domu, żadne księgarnie nie były otwarte, może jakieś wypożyczalnie, trochę pokątne. Więc ja się dobrałem do biblioteki mamy. Nie wolno mi było nieraz wychodzić w ogóle z domu, było niebezpiecznie. Przez Lwów najpierw przeszła jedna okupacja sowiecka, potem niemiecka. I w taki sposób trafiłem na lektury dużo, dużo za wczesne dla mnie. To miało swoje skutki, bo jeżeli ktoś jako nastolatek, bardzo młody nastolatek, dorwał się do Anatola Fransa, do klasyków, do Standala, oczywiście potem powróciłem do tych i dopiero potem one były dla mnie w całości dostępne, ale nawet to dotknięcie naiwne i powierzchowne wtedy wyrobiło we mnie taki nawyk czytania i taką konieczność, ale potem skutkowało czymś wstydliwym, mianowicie ktoś to przeczytał już wcześniej Standala czy Fransa, no nie bardzo już mógł Sienkiewiczem się zachwycić. W związku z tym nie przeczytałem tych lektur obowiązkowych dla każdego Polaka. Bodajże tylko Krzyżaków przeczytałem w całości.
ale nie zostało to moją miłością, tak jak wielu, chociażby jak mojego przyjaciela Jerzego Hoffmana, który nosił te książki, ten pomysł, aby jej opowiedzieć na ekranie przez lata całe, od wczesnego dzieciństwa, które spędzał gdzieś na Syberii, gdzie po raz pierwszy dorwał się do Sienkiewicza. Więc te lektury doprowadziły do tego, że po prostu nie mogłem sobie już potem wyobrazić życia bez książek. I tak się to toczyło i toczy do dzisiaj. Dowodem na to jest szereg moich filmów, które powstały właśnie jako adaptacje książki. Poza tymi rewirami, które rzeczywiście dały mi wielką szansę i zostały w jakimś dorobku, to jeszcze szczególnym filmem, a mało znanym, jest film Lekcja martwego języka według książki Andrzeja Kuśniewicza. Ta adaptacja według polonistów niektórych jest jakby wzorem adaptacji, która szanując autora, szanując jego koncepcję, jego myśl, jego zasadnicze przesłanie, postępuje z książką dosyć odważnie i przykrawa te wszystkie wątki, jej wątki do potrzeby ekranu, do obrazu, który jednak w filmie jest najważniejszy. Proszę mi powiedzieć, że na chwilę, jeśli pan pozwoli, wrócę do adaptacji książki Henryka Worcela. Przy okazji Sergiusz Piasecki i Henryk Worcel umieścili wątki swojej biografii w swoich książkach. Worcel rzeczywiście miał tę praktykę kelnerską. Nie wiem, gdzie był hotel, w którym była ta restauracja. To znaczy w książce był to książce. Grand Hotel, tak. W Krakowie. W Kraków. Może była jakaś tam nazwa, która tylko sugerowała tamten hotel, ale na pewno tam to się dzieje, ponieważ tam on pracował. Tak, właśnie. Jako młody kelner. Tam spotkał Choromańskiego, którego się zaczął radzić, któremu pokazał swoje pierwsze rękopisy, który go zachęcił do pisania i którym pomógł wydać książkę. Nawet chyba mu wymyślił nie tylko tytuł, ale ten pseudonim literacki, Henryk Worcel. Jak wiadomo, to był jakiś bohater Powstania Listopadowego bodajże. A sam Worcel, naprawdę Tadeusz Kurtyka, no zmienił całkowicie swoje życie, bo postanowił pisać. Najpierw niewiele napisał, bo wybuchła wojna, ale potem po przejściach różnych znalazł się we Wrocławiu i tam był stałym współpracownikiem Odry, miesięcznika literackiego wrocławskiego, oraz wydał kilka książek. Niestety żadna nie dorównała pierwszej, prawdopodobnie ze względu na tematykę, bo on się zajął taką tematyką lokalną jakąś, pisał o osadnikach na ziemiach odzyskanych. Pamiętam bardzo zabawną sytuację, kiedy już kręciłem ten film w Pradze, bo prawdziwy Grand Hotel był wtedy tak zdewastowany w Krakowie, tak ogołocony z mebli i wystroju, że nie nadawał się do tego, więc pojechaliśmy do Pragi w tym celu. No otóż, kiedy Worcel odwiedził nas na planie w Pradze i przyjechał z żoną, oboje zachwyceni patrzyli na naszą robotę, a szczególnie na Marka Kondrata, który bardzo się podobał. I w pewnym momencie pani Worcelowa, czyli pani Kurtykowa, patrząc z zachwyconym wzrokiem na Marka, powiedziała:
do swojego męża. Jaki ty kiedyś byłeś piękny, Tadziu. Bardzo dobry. To wspaniała postać, świetnie zagrana, ale w ogóle wydaje mi się, obsada w tym filmie wyśmienita, od drobnych, nawet epizodycznych ról, jak rola barona Humaniewskiego. No więc właśnie, ten Humaniewski, jak się okazuje, stał się teraz pewnego rodzaju godłem, pewną jakąś ikoną dla ruchu gejowskiego. Co pan powie? Tak, gdzieś to przeczytałem, że tak właśnie powinien zachowywać się gej. Dawać do zrozumienia, że kim jest, ale równocześnie robić to dyskretnie i z klasą. Aha, tak, tam jest wspaniałe uczesanie. To czy Czesław Wołejko zagrał? Wołejko, wyśmienicie. To znakomite. Dziś, jak rozumiem, bo pan wspomniał o tym, wciąż jest pan zagorzałym czytelnikiem. Czyta pan książki. Tak, bardzo. Jest z czego wybrać, czy też może nadmiar tej podaży lektur jest zbyt wielki? Trzeba się po prostu dobrze orientować, co warto brać do ręki w ogóle. Okazuje się dziesiątki książek. Ja już nie mówię o jakiejś literaturze wagonowej, jak to się kiedyś nazywało. Nawet to science fiction, które jest niezwykle rozbudowane, ja osobiście w ogóle tego nie czytuję, bo mnie to nie ciekawi. Ukazuje się jakaś niezliczona ilość monografii, biografii, autobiografii. To wszystko właściwie zalewa rynek. Nagle wychodzą postacie, które nie wyszłyby na światło dzienne, gdyby nie to, że postanowiły napisać coś o sobie. Więc od tego się staram trzymać z daleka. Mm-hmm. Ale równocześnie ukazują się wartościowe książki, często jakieś zapóźnione przekłady, które nie ukazały się w odpowiednim czasie, bo nie mogły się ukazać, ale też nowe rzeczy, które trafiają nagle na rynek nasz i olśniewają swoją klasą i pięknem. Ostatnio jestem pod wrażeniem takiego pisarza katalońskiego, Cabré, którego trzy grube książki wydało wydawnictwo Marginesy, za co mu chwała. Jest to naprawdę wielki pisarz. Myślę, że prędzej czy później chyba dostanie Nobla. A teraz szczególnie jestem pod wrażeniem jego ostatnio wydanej książki, która była jego pierwszą książką. Jest to powieść, która nosi tytuł Jaśnie Pan. Powieść kryminalna, ale moralitet i to do tego dziejący się w ostatnich dniach 1799 roku. Kończy się XVIII wiek. Jesteśmy w Barcelonie i następują gwałtowne wypadki, które pociągają za sobą całą lawinę wydarzeń, a pisarzowi daje to okazję do analizy, do obnażenia systemu korupcji, jakiejś nieuczciwości prawa, jakiejś absolutnie szalonej rozwiązłości, która tam panuje w tych sferach. Myślę, że coś takiego jak obraz szeregu pałaców przy głównej ulicy Barcelony, które wszystkie toną w błocie, ponieważ nie ma bruków, tylko jest błoto, a przez całą tą powieść padał deszcz. Pada deszcz i oni taplają się w tym błocie. Jest to niemal symbol tego, o czym pisze autor. Miałem wrażenie, że obcuję z jakąś wielką literaturą XIX-wieczną, jakimś Stendhalem. Może nie aż tak wysoko, ale jednak na dzisiejsze czasy zdumiewająco wspaniała to lektura i bardzo ją gorąco polecam. Pozostałe dwie książki kolejno mnie zachwycały, pierwsza, druga, ale ta jest w moim przekonaniu mistrzowska. Bardzo, bardzo uprzejmie dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. A moim Państwa gościem dziś był pan Janusz Majewski. Dziękuję bardzo.